To nie tajemnica, że przy zmianie zarządu województwa zawsze dochodziło do zmian w spółkach mu podległych, a jest o co walczyć, bo to naprawdę dużo stanowisk. Zdaniem doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego zmiany będą. Tu będziemy mieli do czynienia na pewno z, że tak powiem, rewolucją kadrową. Prawdopodobnie większość tych szefów, czy to spółek właśnie typu GPW, Fundusz Górnośląski, ale też instytucji takie jak Muzeum Śląskie, Stadion, no ale też i chociażby instytucje kultury, prawda? Owszem, tam są kadencje takie jak Teatr Śląski czy Biblioteka Śląska, tu niekoniecznie mogą być rewolucje, tu na przykład zostaną obecni, jeżeli chodzi o teatr i bibliotekę, ale w pozostałych instytucjach rzeczywiście prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia, czy to już jest właściwie pewne, ze zmianą. Ale to nie jedyne zmiany, na które się zanosi. Zdaniem ekspertów może być więcej polityków PiS, którzy przejdą na drugą stronę. To może być taki polityczny COVID, to znaczy ten przykład może zakazić innych członków Prawa i Sprawiedliwości i może się nie skończyć na utracie władzy tylko w województwie śląskim, ale może także spowodować ruchy odśrodkowe i szukanie szalup ratunkowych. Informacja o zmianach w województwie śląskim od wczoraj jest szeroko komentowana. Marszałek Jakub Chełstowski nie ukrywa, że zależy mu na środkach unijnych, a te, co do czego wątpliwości nie ma były marszałek Bogusław Śmigielski, są niezwykle istotne w funkcjonowaniu województwa. Dla mnie to pozytywna informacja. W tej ogólnej politycznej sytuacji, która jest w Polsce i takiemu negatywnemu nastawieniu PiS-u do Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne, że w województwie, które rozdziela pieniądze unijne, następuje zmiana taka prounijna i prorozwojowa. Województwo śląskie bez pieniędzy unijnych funkcjonować nie może. A polityczny COVID może okazać się niezwykle groźny dla Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie dlatego, że zbliża się okres wyborczy.